No, widać ciemność, ale to dlatego, że chcę materiał zacząć od takiego bardzo ładnego przerywnika. Uwaga! Nie da rady się zbliżyć. Do tego mocno obrywaliśmy. Przewody paliwowe i silniki są dziurawe. Uciekniemy paliwem jak zarzyna na świnie. Muszę odbić i wysadzić się na boku. Dobra! Przypiąć się i założyć szpy! A ten tutaj będzie wyskakiwał tylnym wyjściem! Gotowy? Zrzut nadlatuje! Podejdę nisko, ale streszczę i się polecę na resztkach paliwa! No i tutaj brakuje tylko Janusza Rewińskiego, który podsumowałby to słowami. No i w pizdu, i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Dziękuję, że po mnie przyszedłeś, Alcatraz. Lecz musisz... No ale mamy kogo innego w roli Hargrave'a. Niestety, ale nie ma tego, jakże, tego, nie wiem, to byłoby bardzo urocze nawiązanie do polskiej kinematografii. Och, no dobrze. Przejdźmy. Najgorsze jest to, że nadal jest ten obrzydliwy głos kombinezonu. Ja strasznie lubiłem w jedynce, jak była ta miła pani Jadwiga, która mówiła mi takie rzeczy, że jesteś silny, wysportowany, długi, dobrze robisz przeciwnikom i tak dalej. No i to kobiecy głos bardziej pasował. Niestety tutaj jest bida z nędzą. No ale do rzeczy. Ja nazywam się Maciek Makuła. To jest Crysis 2, a odpalam go dlatego, że parę dni temu... Włączone maskowanie. Pojawiła się taka cudowna rzecz, a mianowicie patch DirectX 11. To jest technologia zapowiadana jeszcze w Biblii, że nadejdzie taki dzień, że przyjdzie DirectX 11 do Crysisa 2, no i skończą się nasze problemy. Jego problemy... O, skończyły się właśnie w tym momencie. W ogóle przypomina mi się to takie story, jak to sprzedawali jakąś wodę ze świętego źródełka w postaci figurek Maryi i można je było tak samo jak temu panu teraz Alcatraz, bo tak nazywa się główny bohater gry, odkręcić łeb. No. I co dał nam DirectX 11? Nie mówcie, że nie widzicie. Niestety, no... tego gołym okiem nie widać, bo tutaj gra ma tak mocną stronę artystyczną, że maskowała do tej pory wszystkie techniczne niedociągnięcia. Gra była pod technicznym względem, moim zdaniem, słabsza od swojego wielkiego poprzednika, który sprawił, że cała masa gimbusów, no po prostu... nie mogła w niego grać i zdejmowała fora internetowe. Tak więc przede wszystkim jest ten cały occlusion mapping, dzięki czemu mamy takie wypustki. Te tekstury nie są już płaskie, cudowne. I tutaj uwaga, trudno, tutaj musicie wiedzieć, że ciężko to odróżnić od technologii danej nam od Boga, teselacji, która sprawia, że tekstury są prawdziwie trójwymiarowe. Patrzcie na te tekstury, na te cegły, one są naprawdę przestrzenne. Czy to nie jest cudowne? Czy warto było czekać? No właśnie to jest dupa, nie wiem czemu tego nie wydali od razu. Albo wiadomo, no nie było kasy, żeby dopracować wersję PC-tową, bo wtedy pozamykałaby gęby wszelkim malkontentom. To jest naprawdę fajne, bo to nie jest tak, że artysta, z tego co rozumiem, musi za każdym razem modelować tę cegłę, tylko sobie zapodaje algorytm, no i strutututu, cegła jest trójwymiarowa. No. No i to wszystko, doszło jeszcze, a pokażę wam menu, pochwalę się, co tam siedzi. Co tak naprawdę naściemniałem. Wszystko jest na ultra, oprócz obróbki, czyli antyaliasingów, filtrów, boże, takich strasznych rzeczy, bo one i tak by się tylko skichają się po tym, jak to przepuszczę przez tą maszynkę do mięsa, jaką jest YouTube i on sobie to przefiltruje. Doszły te tekstury w wysokiej rozdzielczości. One zajmowały 2 giga. Ja podejrzewam, że giga z tego to jest niemiecki pornol, który po prostu się spakował przez przypadek. Bo to nie może być, żeby te tekstury, no chyba, że nie dali kompresji, żeby już w ogóle się prost nie doczepiły, że... takie super tekstury i kompresja. Są ludzie, którzy mają w oczach rozpoznawanie transformat kosinusowych. No i pewnie tak wyszło. Nadzór 1, szafran 5. Tu czysto. Czysto, sprzątaczka właśnie wyszła. No, polska wersja moim zdaniem robi. I no, mówiłem o tych teksturach z wypustkami. Wow, będziemy się fapować. To jest strasznie niezdrowy materiał. No i co, powiedziałem wszystko o tym DirectX-ie, więc sobie powspominamy. Och, Crysis, to jest jedna z fajniejszych misji. Znowu mu odkręciłem głowę, ha. I pożyczę sobie spluwę.
Jest to jedna z tych fajniejszych misji. Dlaczego? Ano, bo pozwala na całkiem dużą dozę swobody. Ona jest już najbliższa temu ideałowi z jedynki. Tutaj nic mnie realnie powstrzyma. Mogę iść tą wodą, płynąć sobie jak rybka. Mogę się przedzierać przez tłumy tych sierot. To nie jest najwyższy poziom trudności, od razu się usprawiedliwię. Bo niestety... No niestety nie posiadam podzielności uwagi, która pozwala mi i gadać, i grać w sposób profesjonalny. O Boże, jaka dupa. Co ty tam robisz? Boże, no i zepsuł mi mój wlot. Zaraz będzie ochrzan od taty, że się pojawiłem. Da. Nie trwało długo, co? Może powinieneś być trochę ostrożniejszy. Twój stary powinien być trochę ostrożniejszy. No ja to zrobiłem celowo. Lubię tą ripostę, twój stary. Ona jest taka uniwersalna. To jest po prostu ciężko to potem już zbić. No i przyjadą środki. Tu jest dramat kolejny. Niestety, pojazdy w Kredzisie 2 kompletnie nie robiły. To nie jest tak jak w jedynce, że tam można było przebijać opony, wydłubywać brud z bieżnika, wydłubywać. Niestety, skopali. No ale cóż, no i masz za to, że jesteś taki cienki. Koniec. Ale podpieprzymy mu ten... podiwanimy im ten samochód. Zobaczcie, jaki model jest kiepski. Uśmiech, chłopcy. No to jest badziew. Niestety, właściwie na szczęście nie ma zbyt wiele tych takich etapów, kiedy jeździmy z tymi syfami. Ale patrzcie, jak to wygląda. No dramat. Nie, można przebić opony. Dobra. Znikamy i wchodzimy dalej. Ile tam zostało? 8 minut. Hopa. Tu w ogóle mam dużo już upgrade'ów, że mogę praktycznie dość długo przebywać niezauważony w stanie niewidzialności. Bo bateria wolniej mi się rozładowuje. Dokupiłem sobie Duracelle specjalne. O, jest moja kolejna ofiara. No to co? Co tobie zrobimy? O, wleję w twoje serce miłość chłodu mojego noża. No i co? No i to wszystko chyba. Idziemy dalej. Tu będzie spoiler, więc... przewiniemy sobie te złe rzeczy. Teraz zwolnij i posłuchaj mnie uważnie. Nie posłucham. Cięcie! Dobra, tak więc szczęśliwie przewinąłem te jego obrzydliwe spoilowanie. Nie jesteśmy. Muszę dostać się do tamtego domku. I mogę to zrobić tak, że tutaj nie pozostanie nic. I właściwie nikt żywy. Chyba tak zrobię, no Boże, no to jest najfajniejsze w grach, zabijanie, o. Cześć, jestem twoim niewidzialnym przyjacielem, a właściwie wyimaginowanym. Koledzy będą się z ciebie śmiać, kiedy dowiedzą się, że widziałeś ducha, dlatego... Heja, he. O, jednak ten na wieży będzie wierzył. Te takie spaghetti, co widzicie, to jest oczywiście... Ojejejej, no się obsujesz mi, nie widzisz, że rozmawiam z kolegami. To jest takie najgorsze, nie? Jak szybują się dzieckiem, to często był ten motyw. Pada matka z obiadem i mamo, no ja się zabijam. No, a ten pan na wieży, no on za dużo wie. Jakie echo w ogóle. No, a tam tak a propos echa i otoczenia, jak widzicie, Nowy Jork płonie. Jeśli nie lubicie Amerykanów... Widzicie, fajne jest to, że goście rzucają miękem, że to nie jest jejku, zły żołnierz mnie uderzył swoim orężem, czy tam właściwie, nie wiem, smagnął mnie pociskiem, tylko no panowie nie boją się powiedzieć magicznego słowa na K, jakim jest kurwa. Okej, wchodzimy tutaj na tą stację transformatorową, mam nadzieję, że mnie nie popieści. Co jest grane, Alcatraz? Czemu nie skaczesz? Jesteś biały? Białasy nie potrafią skakać, ale ty? Na dupa, no taki strasznie niemiły się zrobił z niego gość. Czy mogę tam wejść do mojego kolegi na wieży? Uwolnić moją księżniczkę? Ech, najwyraźniej nie. Musiałbym się postarać poskakać, dlatego po prostu go uspokoję. To jest dobre pigułki ołowiane. I już to, no po wszystkim w sumie. Teraz co? Odwrócenie uwagi, jak to pierdyknie. To powinno się jednak... Granaty. Oczywiście, jak widzicie, nie robię tego najsubtelniej. Tłumaczyłem się już, że jak gadam i myślę, by to było efektowne, no to wychodzi dupa. Nie rób, Boże, nie możesz mnie atakować, jak jestem niewidzialny. Psujesz tutaj całą formę tego materiału. No, i tu jest domek, do którego, jak jeszcze dożyję,
po prostu wejdę i zobaczycie kolejny cudowny efekt, za, no, którego, bo ja wiem, aktywacją stoi DirectX 11. Mianowicie cudowne podłogi. Tutaj terroryści trzymali pewnie przez 12 lat panią Barbarę, sprzątaczkę, która musiała picować tę podłogę, by lśniła się tak jak teraz. To są prawdziwe odbicia. A wiecie, jak było do tej pory, że po prostu odbijały się te jakieś bzdury. To znaczy obrazek, który, nie wiem, córeczki grafika, który go tutaj sobie wstawił po prostu. No, a teraz odbija się otoczenie. Może panowie tu wejdą? Czy macie skrypty? Hej! O. Zapraszam was tu gorąco i zobaczymy, czy będziecie się odbijać. No halo, nic się wam tu nie stanie. Jest kawa, herbata, herbatniki. Niestety, algorytmy nie pozwalają im wejść, bo tu jest już koniec misji. Praktycznie, gdzie zjeżdżam windą pod ziemię. Tutaj będą takie cudowne. No jest, Boże, Hargrave. Spoiler, pan. Pauza. Rach, ciach, ciach, no więc wyciąłem go. Dlaczego? A nuż ktoś podjarany tym materiałem, albo nagle pragnący sprawdzić możliwości swojego kompa, odpali sobie Crysisa 2, nie grał w go, no i w niego, i będzie miał zepsutą zabawę, bo będzie wiedział, co tu się dzieje. A fabuła jest naprawdę mocną stroną Crysisa, to nie jest oczywiście jakieś super, hiper skazanie na Shawshank 2, czy coś w tym stylu, ale naprawdę Niemcy się postarali. No. I znowu zobaczył swoją dupę. I umarł. No tak, zobaczyć swoją dupę bez lustra i umrzeć. Takie powinno być motto tego oto wykończenia. Już zbliżamy się do końca, bez obaw. Tu jeszcze mogę... No to jest fajne właśnie w tych grach, że oni na przykład lubią się skradać w grach, prawda? O, oni czegoś szukają. Pewnie mnie. Mogę ich zabić, nie muszę. No tego zabiję, nie lubię, jak on tak stoi. Ten celownik. Co? No co, mogę. Co ty na to sprawdzisz, czy to jest... Był taki fajny dowcip, kiedy jeden koleś mówi do drugiego, właściwie elektryk do pomocnika, potrzymaj te kable, on je trzyma i co, i nic. A to znaczy, że napięcie jest w innych. No, to był taki suchar, taki Strasburger, Boże, no tutaj sam się wpakowałem w ten. No to co, kończymy, gasimy światło, ostatni gasi światło, cześć. Doskonale.